Cześć, tu Michał. I jest dzisiaj Miki. Cześć, to Miki. Jak słyszałeś takie, to znaczy, że to był Miki. Tak, bo musiałem odkrząknąć. No, ja sobie mikrofon jeszcze poprawię w słuchawkach. Jak widzicie, Warmińsko-Mazurskie V2. Nie wydane, żebyście nie pytali. Mapa to Warmińsko-Mazurskie V2, nie wydana mapa. Więc nie pytajcie i nie proście o linki i tak dalej, i tak dalej. Ten, nowe nabytki. Ogólnie do sianokosów takie ło, taka Ty, ja inokość. mogłeś na odcinku pokazać ten kupić. Nie no, co ty, nie zgłupiałem jeszcze. Tak, takie ło, kosiarka właśnie, krona. Ile, co to jest za model? Dałem AM323S. I krona przeczesarka też jakaś taka fajna, też dużo. No, ogólnie jak widzicie, 900 będziemy kosić po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. I ten. No, jesień, no już tak powiedzmy mamy wrzesień, można powiedzieć, drugi pokos, po pierwsze chyba był we wiosnę, czy rok temu był, bo już nie pamiętam, chyba we wiosnę był, a to mniejsza, bo w sumie niepotrzebnie tą gaziarkę tak wysoko spadałem, jak to jadę tak na pobliskie tylko łąkę. No, ogólnie ta nowa łąka, co kiedyś siałem, nie wiem, czy na odcinku ją siałem, czy nie, jak widzicie, szerokie koła, czy szerokie, zwykłe koła z obciążnikami założone są do, dobra, do 900. Założone z tego względu, że po prostu szkoda mi było tamtych wąskich i stwierdziłem, że se po prostu założę, póki nie ma żadnych oprysków, nawozów i tak dalej, bo baloty były zbierane też 900. Co prawda dużo ich nie było w tym roku, wszystko na sprzedaż poszło, bo niepotrzebne. Ogólnie dokupiłem 20 krów, więc za 100 tysięcy zagramanicznych eurasów i teraz trzeba sianokosów trochę więcej Ej, robić, bo mordo, co? mam śniadanie. No nie no, ty kurde, gramy 3 godziny, a ty masz śniadanie. Dobra, to widzimy się ludzie po krótkim cięciu. Dobra, jesteśmy już, Miki tam się najadł. Miki, co jadłeś, opowiadaj. Kiełbaskę i ten, i Śniadanie, no. dobra. Ta, i jajeczka. O lala, na Boga to tam widzę, ja tam dzisiaj aż takiego bogatego śniadania nie miałem, co prawda. To jest niedziela, to musi być na boku. No to wiecie, bo to Mikołaj, dlatego tak bogato. I ten, ogólnie to jak widzicie, nowa łąka, nowa kosiarka, 912, tak już tak nie do końca nowa, ale też można powiedzieć, że nowa. I tniemy łąkę, się zapytacie, kurwa, a 912 to w reale to by rady nie dała z taką kosiarką, ja wam powiem, żeby dała radę, bo 80 koni zapotrzebowania, 80, no 912 też ma 80 koni fabrycznie, to czy tam 82, jakoś tak. No i więc daje radę, jak widzicie, jedzie ten 20 na godzinę, czyli trójką se można jechać śmiało z nią. No. Jak widzicie. Ty, ale szybko, coraz szybciej normalnie idzie to wykaszanie. Aż normalnie co do środka wejdę, żeby mi się wygodniej po prostu to kosiło. No Jeszcze, no. żeby kołami też za dużo nie oglądać. Ale ty, ubywa tej łąki. Bo tak ten, 60 to już nie to samo. Ta kosiarka kosztowała więcej niż przecząsarka stara i stara kosiarka razem wzięte, więc no troszkę się wykosztowałem, mam nadzieję, że ładniej będzie docinała i w ogóle. Wiadomo, czas pracy się skróci, te tam wypalone paliwo i te sprawy. W sumie może to wypalone paliwo to za dużo się nie zmieni, bo trochę większe ciągi, wiadomo. No i... No i sianokosy na pewno, no. Sąsiad tam skończył dzisiaj mucić rzepaki wiosenne. No tak. No. I ogólnie dzisiaj mamy niedzielę i ten odcinek albo dostaniecie w niedzielę, albo w poniedziałek, ale raczej w poniedziałek. To zobaczymy jeszcze. Szkoda, że tak od rana usiedliśmy, bo jakbyśmy usiedli trochę później, no to by można było live'a w sumie zrobić z tego, co robiliśmy przez cały dzień praktycznie. Czy przez cały dzień od 3 godzin. Nie no, dwóch, można powiedzieć. No i tak to byśmy mogli live'a z tej mapy pierdzielnąć, a tak średnio będzie z tej mapy live'a. Czemu średnio? No bo tutaj się na kosy wycięta łąka i te sprawy, a w sumie można tam pierdzielnąć. Albo się jeszcze jeden odcinek nagra, zobaczymy. Ej, a ty Miki to ten... To w weekend następny się usiądzie i tak nagrywa, bo ogólnie Miki tam wyjeżdża. Tam we wtorek za tydzień. Czy nie teraz we wtorek, tylko za tydzień to za tydzień, nie w tym tygodniu, tylko za tydzień będziecie mieli dwa odcinek co dwa dni, myślę, tak zrobimy, a nie codziennie, bo po prostu no, za dużo też na zapas nie ma co nagrywać, bo to jest męczące. No i tak to będzie. A tak to może jakieś live'a czasem samo odpalenie. Może dostaniecie coś jeszcze, że z nim zobaczymy.
Jak się żniwa zaczną, to kurde. Zacznę tu vlogi kręcić, to czy vlogi, nie tyle co vlogi, co zwykła firma pod muzykę, ale może ktoś mi tam pozwoli też vloga pierdzielnąć. Jakiś gospodarz, zobaczymy. Właśnie Miki, ja tą kamerę ci muszę oddać, musisz po to przyjechać, bo ja zapomnę ci to dać. Ale po co mi teraz jest? No nie wiem, no ale tak wiesz, tak dziwnie, żeby ona sobie u mnie leżała jak po stworze. Może to chodzi. Dobra, podniesiemy kosiarkę i lecimy tutaj. Tutaj nie będę wykaszał, bo mi tu jeszcze opona się wpałem. Tak widzicie, siano kiszonka się skończyła, to co w ostatnim odcinku była, to wszystko do koryta już poszło, do krów, do reszty. No i teraz obkosimy tutaj sobie też, że tak powiem, pobocza. Czyli nie tyle pobocza, co to, co było po prostu jechane na początku ciągnikiem. No i tak to będzie i zaraz sobie zapniemy też przeciągarkę pod 900 i w końcu ta 912 ma też inne przeznaczenie niż właśnie opryski tylko i ten i na rozłożenie nawozu sztucznych jak i płynnych, bo... No ja mam już nowe nabytki dzisiaj, kurde. Co kupujesz? Inwestycje były. Piewin do kukurydzy, kupiłem przyczepę i talerzówkę. Jaką talerzówkę? Na taką w ogóle. Aha, to mnie tak, myślę taką samą jak moja wielkościowo. A ten, a silnik do kukurydzy, jaki mam darsztat? Fernlanda. Aha, co tam jeszcze kupiłeś? I przyczepę. Przyczepę jako metal dech? No, 14, ale premiumka. Kuch. Ale DB czy TB? TB. TB, TB, TB. Czyli na tandemie. Tak, no bo mówiłem, że tandemkę kupię, nie? No tak. Widzicie, no nie, no kurde. Ciężko mi się z tą kosiarą tu wjeżdża, nie? Strasznie. Dobra, tak jakoś. Widzicie, no ta wiata jest po prostu już no, zapakowana aż po brzegi. Dobra, odepniemy tak tą kosiarkę. Trochę wiem, zahaczyłem, to wiadomo. W realu bym tak nie wjeżdżał, a to farming tu można. No i możecie zostawić kciuka w górę oczywiście, jeżeli wam się taki odcinek podoba. Taki odcinek podoba. Taki odcinek podoba. Taki powiedziałem, kurwa, nie wiem o co ci chodzi. No jak widzicie lewym pasem sobie to przelecę, bo tutaj daleko nie jedziemy, to można, ale tak nie róbcie tego w domu. Jak ma ktoś drogę w domu, no to nie róbcie tego w domu. Tak na serio to no, tak się nie jeździ, żeby nie było. Jakby tam tatę dał waszym ciągnik czasem, to tak nie jeździcie. Ty patrz, tamtą brałem dwa pokosy z rotacyjnej, nie? A tą biorę 2,5 z takiej, znaczy w sumie teraz 3. No więc jest o wiele większa szerokość robocza też. Krów przybyło, więc sprzęt zielonkarski też było trzeba powiększyć. No i dobrze, że też kukurydzy dużo nasiane mam w tym roku, to tej kiszonki nie powinno zabraknąć. Bo od pierwszego odcinka to ja wcale kiszonki nie robię, tylko tą strawy trochę zakisiłem, coś się czkawią, coś ściąłem. Pryzmę właśnie. I też będę musiał zakupić ogólnie jakąś przyczepę do kiszonek, możecie doradzić jaką. Czy będę musiał, no zobaczę jeszcze, czy będę kupował do kiszonek przyczepę, czy nie. Ale możecie też doradzać jaką. Ogólnie możecie pisać w komentarzach. Tak, możecie. Nie musicie, możecie, no dam wam tutaj takie właśnie pole do popisu. Możecie, nie musicie, oczywiście. Ten kto nie chce, to nie, ale łapkę w górę to musicie zostawić, no bo to nie ma bata na wariata. Także łapeczka i subik. Muszą być. A to sobie jeszcze raz przecząsnę to, co przecząsnięte. Kurde, się przyjrzałem do tej starej z przecząsarki, nie? I ten. Jeżdżę jak ze starą trochę. Jeszcze jak ze starą. No. A tak to oj, dwa. Tak to zabrzmiało. A tak to ten, teraz dwa biorę. Bo tak to był pokos ten, taki wiesz, ten od brzega, co tak się wykasza zawsze, jak się ciągnikiem ujeździ, nie? No. No. To taki był od brzega i dlatego może brałem dwa, albo brałem czasem trzy pokosy nawet. To może od tego, wiesz? No, ogólnie z grabereczka też właśnie krona, znaczy przyczynzorka krona. Co prawda trochę ten... To nówka trochę, ale trochę nie. Znaczy tak wygląda na nówkę, ale nie wiem, które to jest rocznik nawet i kosiarka to samo. Ale jeszcze w przyszłości wiadomo się nakupi naprzód kosiarkę też do tej kronki. Też jakąś może kronę się uda trafić gdzieś. No. I jak widzicie, to już cała łąka przeczęśnięta. Zaraz się weźmie z grabiarkę. Wiem, że w realu tak się nie robi. Musi trochę przesunąć, zanim się jak się przecząsnie. Ale ja tu przecząsnę, bo nie mam co innego do robienia, a nie chcę zaczynać talerzować ten. A właśnie, żadnego zdjęcia nie zrobiłem. Kurwa, właśnie.
Dobrze, ci się przypomniało. No, bo już miałem sobie zaraz jechać do domu z przyczesarką. Dobra, podniesiemy Boże, sobie. 5 lat nacykał. Jeszcze nie będziemy. A, podniesiona, a nadal przecząsa, ale wariatka. Aż taka słaba pompa jest w tej 900? Nie sądziłbym. Ale obciążnik duży, to dlatego może nie podnosi. Bo tak to ten, zdejmowałem ją waltrą tą wygrabiarkę, przeczesarkę. Nara do góry, proszę mi powiedzieć. Ty! Myślę, że ona wyżej podnosi, a ona prawie w ogóle nie podnosi. Dobra. Jak prawie w ogóle. Prawie w ogóle, prawie na kółkach jadę. I tak to Waltra tam podniosła na pełne. Tu widzicie Walterka, co stoi. O kurwa. Kurde. Ogólnie teraz też niedługo już się zaczną prace. Spróżniłem, czy się już gnojowice wywiozę na ten tam, może kojarzycie to pole po pszenicy, gdzie była cięta pszenica właśnie na odcinku, to tam. Tam była wywieziona gnojowica. No. O, Nie, bo ja chrupka mi zaczęła wchodzić, a sprzątnął. nie mam wody i chce mi się pić strasznie, no i. O, Nie, chrypę mam, wiesz, i muszę sobie odkrzyknąć, bo nie mam ten, nie mam wody. Tak, to wodę bym popił i elegancko, bo a ogólnie sucho jesteś, tak? tu gdzieś w tych chaszczach tu stoi ten, zgrabiarka, znaczy zgrabiarka, przeczesarka. Gdzie jest teraz dyszel od niej? Gdzie jest dyszel? O Boże. Nie, czekaj, muszę sobie wyjąć tą ładowarką, sobie muszę to zostawić. Ja pierdzielę, no muszę uprzedzać tych krów na odcinku, aż bo. A co, za dużo źrom? Nie. Nie. Nie, ale za dużo ich było o 20 sztuk. O kurde, to i naprawdę. Miałeś 68 tysięcy na koncie? Tak. Ale Dobra. się. No, bo mam przelane teraz. No dobra. No jak widzisz, jeszcze przy okazji się im posprzątało trochę w korycie. Ty, to ja jestem ciekaw, ile one mają ten żarcia. Ty, my już prawie 3 godziny gram. No ogólnie patrzcie, jak to się ładnie tu wystawia ten zgrabiarkę u mnie w gospodarstwie. Bo wy tu nawet nie powiecie, gdzie tu ma kurwa zgrabiarkę, tu żadnej zgrabiarki nie ma, ona tu musi być po prostu. Cię no trochę wystaje delikatnie. Ale jeszcze aby sobie włączymy kamerę. Tak, żeby widzieć, co my tu robimy. Dobra. Dobra, o, dyszel. O kurwa, ty dyszel jebany. Ej, czekaj, bo nie złapałem jej. Ogólnie tutaj można śmiało sobie łapać. Właśnie. Ale nie róbcie tego w domu też. Śmiało sobie można tak ładowarką właśnie zahaczyć i widzicie, jak się elegancko ją przestawia. Ale pamiętajcie, nie róbcie tego w domu. Jeszcze trochę ją muszę przestawić. No to ja tu mam po prostu wzmacnianą taką wersję. Mimiki? No, wystawiona, elegancko, można powiedzieć, no nie elegancko, kto to zobaczy, to niech napisze o Matko Boska w komentarzu, kto w ogóle jeszcze dotrwał do tej minuty. No to kurwa niezły dyszel. Jak ten dyszel, to mi ucieka strasznie bardzo. Gdzie tu on jest, teraz tu jest. On tu jest, dobra, podepniemy sobie. Jeszcze aby zobaczyć, czy to się kameuje. Zaraz zobaczymy. Tak, to się kameruje, 12 minuta. To tak do 50 śmiało można nagrywać. Ogólnie, aby sobie tempo trochę zwolnię. Bo to ona jedzie ile wlezie po prostu ta zgrabiara. Dobra, tu wolny, to sobie można pojechać śmiało prawym pasem, nie trzeba jechać lewym. Teraz tak, odepniemy, ale kurde, te pokosy dosyć galantne mi się wydają. Może nawet nasypię tej, no, tego siana. O Boże święty, jak ja pług ładuję. Jaki pług? U nas sprzedaję. A na co ładujesz?
No a na co mogę ładować? Nie wiem. Pat, Na... pat, spód. No chodź tu zobacz. Nie, wolę nie. Matko bosko. Nie wiem, czym ja go wyciągnę teraz. Tak, muszę sobie wyjść. Przyciupnąć. Dobra, pierdzielimy zdjęcie. I lecimy dalej. Lecimy dalej, dopiero zaczynamy sobie tutaj lecieć. Cyk, dwójeczka, per per per. No, 15 na godzinę tak nawet. Ja pierdziel, ale pokos. No, 15 na godzinę tak myślę nawet. Z tą grabiarką tak się leci. Na pewno ten porównywalną ma, tak powiem, jakość pracy jak te nowe zgrabiarki. Bo przetrząsania to na pewno nie ma takiej jakości, ale ja ją tylko do zgrabiania używam. Bo nie potrzebuję do więcej. No, gnojowica tutaj jest co roku stosowana co najmniej raz. Albo obornik w formie stałej. Jak to powiedziałem, tak Matko bosko. Fachowe nazwy, nie? Dobra, teraz nawrotkę też zrobimy. No, sztucznego nawozu tutaj jeszcze nie był nigdy stosowany, tylko jak było tutaj pole ze zbożem bądź jakimiś roślinami strączkowymi, kukurydzą, etc. No, widzicie, jakie fachowe słownictwo, wyrażenia tam na pełnej. Wyrażenia algebraiczne. Genek, ty wiesz, co to jest chociaż? No wiem. Takie tam, no, takie, wrażenie. Takie to jest z matematyki tam. No takie tam z matematyki. No. Ty, ale pokosy to tu trochę galant naszym zrobię. Bo na pewno... Dobra, jadę sobie ten 900 teraz do sklepu, a zaraz Johnem jadę z przyczepą. Kurde, żeby to mi się nie wysypało. O Boże. Już nie lepiej było na dużycę zapakować. No na dużycę właśnie zapakowałem. Ojej, co to jest? Zabijanie. To ci nie spadnie. Na moje by nie spadło, a na twoje może spadnąć. Ty, a tak ci powiem? Nie wiem, czy czasem sobie nie kupić tego skoła wszystkiego takiego, wiesz, tego chwytaka takiego do maszyn. Tego? A to ci dupę będzie strasznie podnosiło, jak pług byś ładował. Taki długi. Mam obciążnik duży, 2,5 tony także. A pługa i tak nie ładuje, bo już mam załadowany. O Boże. Już więcej chyba nie będzie ładowanych pługów. Nie, bo tamten jak. Tam zrobiliśmy się mieć dużycę 3,8. No. No tak. Ty, ale tak ci powiem, ten pierwsze przejazdy to tak się wydawało, że będzie dobrze, nie? Teraz ten drugi to tak średnio. Nie wiem, czemu od brzegu lepsza trawa była, czy jak? Nie wiem, nie wiem, ale to się zrobi, ten więcej razy się objedzie i będzie taki sam pokos. No to jeszcze zobaczymy. No, będzie trzeba zrobić jeszcze raz tak, albo ciul. Objedziemy normalnie tak w koło. Niech se tak będzie. Ty, no tak ci powiem, że trochę za szerokie te pokosy i będę musiał jeszcze raz je po prostu ten, tak jakby przegrabić, żeby trochę je zwężyć. No to potem co dla mnie może być. Potem na odcinku zaraz. Boże, myślałem, że tu Miki mi leciała, to mewa chyba. O Boże, tak, Miki tam leci. Dobra, Miki jakaś dzichu. To znany na wsi, powszechnie. Dobra. Tu nawijka na pełnej była. Ty, ogólnie to chyba teraz to ja sobie zgrabię w jeden pokos, bo po co tak dużo tych pokosów, zresztą prasą to będę latał jak głupi tutaj. Ogólnie nie wiem, jak w realu się taką zgrabiarką posługiwuję, ale ja tak się obsługiwuję, jak umiem i tyle. Jezus Maria. To. Jakby mnie policja zapała, to by powiedział szybowiec. Czemu? Bóg mi się postawił nie tak jak ten do orki, tylko w poprzek. Dobrze, że na sprzedaż idzie. No, do Żyda tam na pewno. Ty, a ja tak ci powiem, że trochę dużo tych pokosów napierdzieliłem na tej łące.
Zazwyczaj walę jeden wielki pokład, ale na tej łące się ciężko zgrabia, bo taka ona jest krótka i okrągła, taka mała ona jest. Taka ciasna. Taka mała. No, a tak to sobie zwinę tu w jeden przejazd, takie wąski i szeroki do pierdziele, że normalnie to pod dyrak to się będzie tak zapychał, że prasy na szczęście jeszcze nie wyczyściłem po żniwach, ale no, tak to to. Na szczęście jest gotowa do roboty i będzie chyba dobrze. Czekaj, teraz będzie trzeba koła grabiące znowu podnieść i to wszystko poskładać. Kurde. Kurde, lebele. Dobra, podniesiemy koła. Tam łańcuchy się na pewno jeszcze kręcą. Tryb transportowy i szybko trzeba lecieć, żeby podpiąć. Czekajcie chwilę. O. Cyk, deszel przestawimy i lecimy na pełnej na chatę. Czekajcie, czy coś tam nie jedzie? Nic nie jedzie, można sobie śmiało wyjechać na drogę. No, Można? Można. 18 to tak akurat taka pora. Pyszna, o, na dojenie by była. A to żona pewno już sama poleciała, jak wie, że ja w polu jestem. W polu tam łące, jeden pies. No. Miki, czekaj, o 50 tak mówiłem, że może kończyć, nie? No. A ile tu jest minut? 20 coś. Dobra ludzie, to ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, że stawicie łapkę w górę, subika, jeżeli nie subskrybujecie, jakiś komentarz tam napiszecie. No i trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć! Cześć.